Mam nadzieję, że mnie widać i słychać, ale chciałabym się upewnić, że mnie dobrze widzicie i słyszycie. Więc na dzisiejszą rozgrzewkę bardzo proszę Was, żebyście napisali, w czym Wy się pomyliście w języku szwedzkim. Uczmy się na cudzych błędach, to po pierwsze, a po drugie pamiętajmy o tym, że ett gott skratt förlänger livet. Więc jeżeli powiedzieliście kiedyś coś śmiesznego po szwedzku, to proszę to napiszcie w komentarzach i zobaczę przy okazji, czy mnie widzicie i słyszycie. Widać i słychać, pisze Edyta, super. Edyta, może ty powiedziałaś coś śmiesznego po szwedzku, może coś wyszło śmiesznie. Z naszej grupy wiem, że trochę tam rzeczy się wam zdarzyło powiedzieć w jakiś inny sposób niż planowany, więc powiedzcie mi proszę, co to takiego było, bo właśnie dzisiaj skupimy się na najczęstszych błędach. Dobra, skoro mnie widać i słychać, to zaczynajmy. Ja nazywam się Magda Kostrzewska i jestem lektorem i metodykiem w Szkole Języka Szwedzkiego do Alarna. Możecie znać mnie z naszego Facebooka, a konkretnie z naszej grupy, w której codziennie piszę jakieś posty, zadaję zagadki, pytania, daję obrazki do opisywania, więc jeżeli jeszcze Was tam nie ma, to zapraszam. Ponadto możecie mnie też znać z YouTube'a, na którym czasami się pojawiam. I poza udzielaniem się na kanałach do Alarna, pojawiam się też na swoim własnym profilu, który nazywa się Logom Nauka Szwedzkiego na Facebooku i na Instagramie. Skąd u mnie szwedzki? Dorastałam w Szwecji, więc to jest mój pierwszy język. Jestem dwujęzyczna w sumie. I szwedzkim też posługiwałam się bardzo długo, a aktualnie uczę szwedzkiego z wykształcenia. Jestem psychologiem klinicznym. To mnie sprowadziło do Polski. Ale zaczęłam nauczać podczas studiów i przy tym zostałam. Jeżeli chodzi o częste błędy, no to trochę ich się pojawia. Uczę od, no już wielu lat, bo od ponad 10 lat. I rzeczywiście widać takie systemy błędów, które są popularne w sumie nie tylko u Polaków, tak? To nie jest tak, że tylko Polacy to robią. Dobra, to jak jesteście, to zaczynamy. Więc na pierwszy rzut tutaj. Jako pierwsze bierzemy vara versus bli. Filozoficzne pytanie, być czy nie być? No właśnie, to w sumie dokładnie jest być czy nie być, bo vara to jest być, a bli to jest stawać się. To nie jest jedno i to samo. Nawet wrzuciłam wam definicję ze Svenska Punktacja, a więc ze Svenska Akademiens Ordbok, w skrócie SOUL. I to jest övergå till att vara. Więc to jest przechodzenie w bycie, stawanie się. Mamy na przykład Anna edukty, ona jest zdolna, tak? Opisuje stan, który jest, to jest, jest stałe i tyle. Leif läkare, Leif jest lekarzem, to nie jest tutaj proces, on już tym lekarzem jest. Hon är i Stockholm, ona jest w Sztokholmie. Bly za to odnosimy do rzeczy, które są pewnym procesem, które są pewnym rozwojem. Na przykład, vem ska du bli när du blir stor? Kim chcesz zostać, kiedy dorośniesz? Tutaj jak najbardziej w końcu widać rozwój sytuacji. Osoba dorasta, jej plany się będą zmieniały, no ale to jest jakiś cel, że jestem tutaj, jak skończę tutaj, to będę astronautą. Han blev sjuk efter resan. Rozchorował się w podróży. To nie jest tak, że on był chory przez całą podróż, tylko to się rozwijało. No właśnie, jeżeli już jesteśmy przy tej chorobie, to przykład, który jest i który zwykle staram się poruszyć, jaka jest różnica między vara i bli na zajęciach, odnosi się właśnie do zdrowia. Więc patrzymy dalej. Mamy vara versus bli ze zdrowiem. Możemy powiedzieć, jag drömmer om att vara frisk, marzę o byciu zdrowym. Jestem zdrowa i chcę, żeby było tak dalej. Ale ktoś, kto jest chory, marzy o tym, żeby wyzdrowieć. I wtedy odniesie się do tego procesu i powie: Ja drömmer om att bli frisk. Ja marzę o wyzdrowieniu. Udało mi się nawet znaleźć dla Was cytat z Expressa. Odnosi się do tego, czego chcą Szwedzi, czego sobie życzą. I mamy tutaj taką wypowiedź: De flesta önskar att få bli, eller fortsätta vara friska. Tak? Większość osób życzy sobie, żeby stać się,
a więc żeby wyzdrowieć w tym kontekście, lub żeby dalej być zdrowymi. Tutaj fu czy tora friska, utrzymujemy ten stan rzeczy, który jest. Więc proszę pamiętać, że wora to jest coś, co jest i jest stałe, bly odnosi się do pewnych zmian, pewnego procesu. No, mam nadzieję, że wora bly jest jasne, to lecimy dalej. Dualig, no właśnie i co dalej? W szwedzkim mamy tak naprawdę dwa słówka, które w tabelce nieregularnej, więc trzeciej grupie takiej w stopniowaniach, pojawiają się dwa razy. I to jest dualig i kolejne jeszcze poznacie za chwilę. Dualig nawet pojawiło się u nas na grupie, zresztą ten live jest troszkę inspirowany z serią, która pojawiła się na grupie, która nazywała się Kurs na szwedzki. I jeżeli chodzi tutaj o tą odmianę, to czasami nie wiadomo, co wybrać, dlatego że mamy dualig semre semst, a więc źle, gorzej, najgorzej, i dualig varre värst, znów źle, gorzej, najgorzej. Dobra, to teraz Wam postaram się wyjaśnić, czym one się tak naprawdę różnią. Najpierw spojrzymy sobie na semst. Dualig semre semst używamy do rzeczy, które wyjściowo są neutralne albo są całkiem okej. Okay. Więc możemy tutaj też sobie tak naprawdę pomyśleć o zdrowiu. Jeżeli zazwyczaj czuję się dobrze, to powiem, że ja mam to sam rida. Dziś czuję się trochę gorzej, tak? Boli mnie głowa, nie wyspałam się. Ja mam to sam rida, po prostu. Ale coś, co w sumie zwykle jest ok, jest neutralne, a powiedzmy, że nawet jest całkiem fajne, bo pomaga nam w codziennym życiu i transporcie, to samochód, tak? Vårbil är i dåligt skick. Nasz samochód jest w złym stanie. Men Svens bil är ännu sämre. Ale samochód Svena jest jeszcze gorszy. To nie jest coś, co wyjściowo jest złe. Samochody wyjściowo nie są złe. Okej, okay, spaliny i te sprawy, ale wyjściowo to nie jest zła rzecz. I najwyższym stopniem tutaj będzie sämst. Morfars bil är sämst. Den står bara i garaget. Samochód dziadka jest najgorszy. W sumie to tylko stoi w garażu. Dobra, skoro już od zdrowia zaczęłam i powiedziałam, że może być, że ja mam lata samra, to w sumie zdrowie jest tutaj idealnym odnośnikiem do varre, dlatego że jeżeli chodzi o varre, to mamy stopniowanie varre värst i to jest takie stopniowanie dualin do tego, gdy coś wyjściowo nie jest zbyt dobre. Więc zaczynamy od dualig standardowo. Ulle mode suo dualit, at hambo tvungen at åka in akut. Ulla, pamiętajcie, że Ulla to jest imię męskie w szwedzkim, czuł się tak źle, że pojechał na ostry dyżur. No więc mamy zarysowaną już dosyć niefajną sytuację. Sytuacja wyjściowa nie jest ani neutralna, ani pozytywna, jest raczej zła. Pojechał na ostry dyżur. Tutaj w takim razie będziemy sięgać po stopniowanie varre i värst. Hans tillstånd blev varre efter operationen. Jego stan pogorszył się po operacji. Värst, najgorzej. Han mådde som värst några timmar efter operationen. Najgorzej czuł się parę godzin po operacji. Więc podsumowując, mamy dualig semre semst do rzeczy, które wyjściowo są pozytywne lub neutralne i dualig varre värst do rzeczy, które są po prostu złe, negatywne. Mówiłam, że są dwa takie słówka. To teraz spojrzymy na drugie z nich. To jest good. No właśnie, good i co dalej? Znów mamy good, gooder, goodest, good, better, best. I to jest tak, że good, gooder, goodest, no intuicyjnie brzmi, także odnosi się do smaku. To jest dobry, lepszy, smaczniejszy, najlepszy, najsmaczniejszy. Nie mówimy o smacznych współpracownikach na przykład, tak? Powiemy min pizza gooder and din, moja pizza jest smaczniejsza niż twoja, ale nie powiemy już min, mietar, bietare, guter, endin, bo mam nadzieję, że nikt nie jest na tyle głodny, że gryzie współpracowników. Mój kot czasami, ale okej. Mamy good, better, best. To jest dobry, lepszy, najlepszy. Dobra, to patrzmy na przykłady. Pojawia się z powrotem pizza. Good to stopień wyjściowy. Gie, bo good mi tam bo. Boże, jaki smaczny obiad. Tycker du? Jag tycker att pizzan som vi åt igår var godare. Tak uważasz? Ja uważam, że pizza, którą jedliśmy wczoraj, była smaczniejsza. I dalej mamy godast. Det är klart. Pizza är godast av allt. Oczywiście. Pizza jest najlepsza ze wszystkiego.
Podpowiem Wam jeszcze, że pizza jest czymś, co jest lubiane w Dolarna. Nie zdradzę Wam może przez kogo, ale może uda Wam się zgadnąć. Ale w prezentacji pojawia się trochę takich easter eggs. Mam nadzieję, że znajdziecie trochę nawiązań do rzeczy, które już pojawiały się w naszej grupie, w różnych tygodniach tematycznych. Może co nieco zobaczycie w tej prezentacji. Dobra, to patrzymy na drugą opcję. Do good. I to jest good, better, best. A więc bardziej do rzeczy. Nie tam, gdzie określamy smak. Petter, ja, wie god, vänner. Petter, ja, jesteśmy dobrymi przyjaciółmi. Den här mobilen är mycket bättre än min gamla mobil. Ta komórka jest dużo lepsza niż moja stara komórka. Best, najlepszy. Den här bilen är bäst i test. To auto jest najlepsze według testów. Więc tutaj za to jako rozróżnienie proszę, zapamiętajcie sobie, że mamy good, gooder, gooder, do rzeczy, których opisujemy smak, jedzenie, picie, good, better, best, do ogólnych rzeczy, których raczej nie chrupiemy, ani nie pijemy. Dobra, spójrzmy dalej. Co dalej jest mylone? Klasyk. Nie wiem, czy słuchają i oglądają mnie osoby, które aktualnie uczę albo uczyłam. Jeżeli tak, to możliwe, że ktoś to potwierdzi. Mam nadzieję, że potwierdzicie. Guo i uaka jest takim dosyć popularnym błędem, a więc guo to jest iść, a uaka to jest jechać. I dochodzi zwykle w pewnym momencie do już tego, że mówię, że kiedyś zorganizuję Wam wspólną pieszą wycieczkę do Australii. Tak zupełnie serio, zorganizuję Wam wspólną wycieczkę do Australii. Jeżeli tak uparcie będziecie chodzić do USA, na Islandię. Moi uczniowie bardzo lubią chodzić po wodzie, ogólnie. Goa, a więc znów definicja z SOL. Förflytta sig genom att växelvis flytta den ena foten framför den andra. Więc przemieszczać się, stawiając jedną stopę przed drugą i tak w tej wewte. Więc iść pieszo na własnych nóżkach. Åka, färdas med visst fordon eller viss farkost, ofta som passagerare. Więc jechać, często rzeczywiście jako pasażer, bo jeszcze mam pamiętać, że siara, jak prowadzić. Åka też tak jakby najchętniej używane jest do pojazdów, które mają kółka, ale też mówi się åka båt, więc to nie jest tutaj takie wyjątkowo ekskluzywne, że tylko i wyłącznie do pojazdów na kołach. Jeżeli chodzi o przykłady, to mamy de domik röntgen łantime. Oni obeszli jeziora w godzinę. Ja mam z tego diabet. Muszę iść do pracy. Ale skawiłoka tigrija klandysomol. Czy pojedziemy do Grecji w wakacje? Więc proszę pamiętajcie, że o ile nie chcecie gdzieś śpieszo, to używamy uaka, jeszcze mamy riesa, mamy fluga, mamy wiele innych opcji, ale guo zostawiamy w tych sytuacjach, gdy możemy przejść. A też wyjaśniając Wam, tak jakby powiedzmy moją teorię, skąd to może się brać, no właśnie, wszystko przez angielski, Aldona mnie wyprzedziła, no bo jednak jest go, tak, więc też sądzę, że angielski, no tutaj jest taki trochę, powiedzmy, hot sialiek między angielskim i szwedzkim. Nie wszystkie rzeczy da się wyjaśnić przez angielski. Dobra, lecimy dalej. Där i dit, i här i hit, i hemma hem. No właśnie, to wszystko jest takie, powiedzmy, ciężkie. A to pewno dlatego, że na polski tak naprawdę to się tłumaczy jako tam i tam. No więc tutaj winowajcą jest język polski, a nie angielski. Ale to jest tak, że mamy tak naprawdę trzy tutaj kategorie słów. Jedne, które odpowiadają na pytanie var, a więc gdzie. Var będzie się odnosiło do takich rzeczy, gdzie jesteśmy w miejscu. I właśnie do takich sytuacji, do czasowników, które opisują czynności, które możemy wykonywać siedząc w miejscu, będziemy używać tych z kategorii pod pytaniem var. Więc na przykład ja hemma, jestem w domu. Ja pluggade hemma igår. Wczoraj uczyłam się tylko w domu. Jag sitter här och väntar. Siedzę tu i czekam. To nie są czasowniki, które wskazują, że ja się gdzieś przemieszczam. Ale jeżeli przemieszczam się i dokądś się wybieram, mam jakiś cel, to odpowiadam na pytanie vart, dokąd? I tutaj właśnie będziemy stosować na przykład hit, tu, ja idę tu. Albo jag går hem, ja idę do domu. Więc to jest rozróżnienie i jest jeszcze taka trzecia kategoria,
ale troszeczkę rzadziej używana. Aldona, cofnij mi slajd. Dzięki. Rzadziej używana i to jest Variflow. Więc na przykładach, których nie macie rozpisane, więc teraz proszę słuchajcie. Har to na przykład będzie, że Captain Sitter Har. Kot siedzi tu. Han komet after atona at it frykost. Przyszedł tu po zjedzeniu śniadania. To akurat jest prawda. Mój kot się nie przemieszcza za dużo. Dar to będzie tam. Na przykład Hun Sitter Dar. Ona siedzi tam. Du musst gå dit. Musisz pójść tam. I to, co jest łatwiej rozróżnić w polskim, to jest hemma w domu i hem do domu, tak? Nedło, neguje hem. Ale jeszcze nie idę do domu, w sumie jestem w domu. Więc cześć, idę do domu. Dobra, teraz możemy patrzeć dalej. Bo to nie są wszystkie słówka. Mamy jeszcze boccia, więc gdzie? Daleko w oddali. I bocz, wybierać się daleko w oddal. Inne, sitta inne, w ogóle to jest siedzieć w więzieniu. No ale właśnie, działa stanar innej dwa. Ci zostaje wewnątrz, w środku, a im wchodzi do środka. Ute być na zewnątrz, a ut wybierać się na zewnątrz. Uppe, na przykład jobury, dar uppe, ja mieszkam tam na górze, ale up, na górę, że jadę na górę, na przykład ja måste ta hissen up, albo w gorszej sytuacji hissen ten kreintes, ja måste gå up. Ostatnio to miało akurat miejsce. Niere, na dole, Geroszet ar deniere, garaż jestem na dole, i nier w dół. I framme, z przodu czegoś, ale też używane jako ja ar framme, jestem na miejscu. Może kojarzycie z GPS-a. Więc framme z przodu, na przykład z przodu autobusu, i fram do przodu. Nier jest i bocz, wykamywara boccia tiegusti. Teraz sobie wyjeżdżamy, jedziemy daleko i nie będzie nas aż do, dobra, nie będę opisywać się swoją nieznajomością miesięcy po polsku. Boccia to jest taki angielski away. Dobra, lecimy dalej. Kolejny klasyk, a więc tru i tyka. Jeszcze tutaj do takiej, powiedzmy, świętej triady dochodzi tak naprawdę też czasami tenka, ale tru i tyka najczęściej mylicie. Znów mamy definicję z SOL. Tru, triad hola not sanno lilt. A więc możecie sobie skojarzyć ze słówkiem tyulitwis. Prawdopodobnie. To jest tak, że coś wierzymy, sądzimy, ale to nie jest gwarantowane, tylko domyślamy się. Dzietrowi hinner. Sądzę, że zdążymy. Tak, oceniłam sytuację, oceniłam, jak szybko potrafię chodzić, ile mamy czasu i ja sądzę, że zdążymy. No ale gwarancji nie daję. Dzietrowi sparek metwinejem. Sądzę, że Szwecja wygra Mistrzostwa Europy. Jakby co? To prezentację. Akurat pisałam wczoraj w trakcie dnia, więc tak to było. Ja czuł podaj. Właśnie, możemy też użyć do wierzę w ciebie, ale też do wiary ogólnie. Czuł rybgiełd, czy wierzysz w Boga. I do tego, czy wierzysz w Boga, teraz szybka anegdotka, którą moi uczniowie też myślę, że słyszeli. Moja przeszywana babcia w Szwecji zawsze, jak tylko zostawała mnie przed komputerem grającą w Simsy, to jest gra mojego życia, to jest jedyna gra, którą gram, pytała się o chory Jukczal Leksur. Ja zwykle odpowiadałam, a, czuję, tak sądzę. Spotykałam się z odpowiedzią, czuję, mam siłkę. Wierzyć to można w kościele. Ona jeszcze dodawała swoje, w życiu należy wiedzieć. No właśnie, więc pamiętajcie, że true to jest sądzić, myśleć, takie prawdopodobnie. A tyka to jest uważać. Więc ho ua siktan, ale instalinien, mieć jakieś zdanie albo nastawienie do jakiegoś tematu. Ja tykiat boken bra. Ja uważam, że książka jest dobra, to jest moja opinia. Ja tykiat wyskawen, ale temat fatto wyslew. Uważam, że powinniśmy trochę poczekać z podjęciem decyzji. I ja tykiam glas. Lubię lody, dlatego że pamiętajcie też, że tykka om, wymienne na illa, to jest lubić. Więc mam nadzieję, że troszeczkę jest to rozjaśnione i na trochę w głowach zostanie. To patrzymy dalej. A dalej, no właśnie, pływać czy mdleć? Znów wkrada się angielski. Swimma to jest pływać, a swimma to jest mdleć. Więc jeżeli ktoś tutaj lubi pływać, to możliwe, że zdarzyło się wam po szwedzku powiedzieć, że lubicie mdleć?
jest ktoś taki, jakby ktoś był, to proszę się przyznajcie, więc wtedy to byłoby Jotikromat Swimma, tak? Ja lubię mdleć, okej, okay. Nie oceniam waszych hobby, ale jeżeli naprawdę tak lubicie spływać, to chciałam powiedzieć simać, to będzie Jotikromat Swimma. No właśnie, to pierwsze zdanie, Jotikromat Swimma, lubię pływać, albo Gunvar Femur, mem, kan redan simma. Ona ma tylko 5 lat, ale już umie pływać. Ale on swimma do etmotnim. On zemdlał z przemęczenia. Możliwe, że za dużo pływał, tak? No, może się wiązać. Więc proszę pamiętać o tej różnicy i lecimy dalej. Długie i krótkie samogłoski. Tak, powtarzam się, lubię wymowę. Udało mi się nawet tutaj wrzucić wymowę. No ale czy chcecie naprawdę pomylić drogę ze ścianą? Tak sugeruję, tylko że łatwiej jest naprawdę kupić farby do ściany i jakby to, co wiem, to ze swojej rodziny. Tak samo jak fajnie jest zaprosić jednego gości na lody, jak jest ciepło, a nie na jedzenie szklanek czy szkła. Tylko takie drobne sugestie. Dlatego spojrzymy na błędy. To znów patrzymy dalej. No i zaczynamy od szklanki lodów. Glas to szkło albo szklanka, a glas to lody. Gratis to za darmo, a gratis to gratulacje. Bonen fick gratis glas. Dzieci dostały darmowe lody. Wilhelduwar glas, oso gratis lesa. Unieśliśmy w górę kieliszki, a więc wznieśliśmy toast, toast po polsku, w przynośni i powiedzieliśmy stola piso. Jeżeli chodzi o kwestie długich i krótkich samogłosek, to jest to tak, że mówiąc te długie, nie tylko musicie powiedzieć je troszeczkę dłużej, ale możecie sobie myśleć o robieniu takiej mikro pauzy przed spółgłoską. To naprawdę pomaga. A przy tych krótkich, to takim uproszczeniem, które zwykle jest nauczane, jest to, że po pierwsze skracają podwójne spółgłoski, a jak one są takie same, to zwykle mówimy z takim przytupem. One są mówione trochę silniej. Tak mamy glos, glas. Dobra, to patrzymy na kolejną samogłoskę. I to jest ije. Wiet, wie, a wet, rozsądek. Hieta, nazywać się, a heta, gorąco. Magdalena Ribbing, wiste altom, wetu, etykiet. To była ekspertka, która pisała dla Dagens Nyheter. Magdalena Ribbing wiedziała wszystko o etykiecie i dobrym zachowaniu. Coś jak pani z Project Lady. Ale taka sympatyczna pani. Ja słucha tenke i dana heta. Trudno mi jest myśleć w tym upale. Więc pamiętajcie ije i e. I lecimy dalej. I. A więc też literka, którą wiele osób bardzo lubi. Chyba wiele razy prowadziłam dyskusję, jak ja naprawdę mówię ilka, w sensie nazwy sklepu. No i właśnie mamy fik, fik, kawiarnia versus dostać. Fin, ładny versus fin, znajdź. I zdanie, które wymyśliłam dla swoich uczniów. Mieli to jako pracę domową. Två fina flickor fikade på ett fint fik. Dwie ładne dziewczyny były na fikie w ładnej kawiarni. Kolejne samogłoski, więc lecimy dalej i sobie spojrzymy na... O, zjadło nam E? Nie, było E. Dobra. Jest ciepło. Zwalam na ciepło. Było. U. Sopa, sopa. Sopa jako czasownik będzie zamiatać, a jako rzeczownik to będzie śmieć. A sopa to jest zupa. Rot to jest korzeń, a rot to jest wiosłować, tylko że w jednym z czasów przeszło. Ja olaję ten sopa po rotfrukter, ugotowałam zupę z warzyw korzennych i efter to rot jadałam orkę unijny sopa hemma. Po wiosłowaniu cały dzień nie miała siły zamiatać w domu. To patrzymy dalej. Y. Teraz już bardziej nadążą nad literkami, by co? Bus i bus. Bus to żarty, wygłupy. No a bus to autobus. Kul zabawne, a kule górka. I nie bus po busem. Bez wygłupów w autobusie. A trylanie för en kule ser ut kul. Turlanie się, tuczenie się na dół z górki wygląda całkiem fajnie. I przykład z dziś, dziękuję bardzo swoim uczniom, którzy zgodzili się na wykorzystanie ich błędów w prezentacji, bo to jest naprawdę przykład z ostatniej chwili. Tyta to jest trąbić, a tyta to jest, uwaga, cycek. Więc tytar
tutor. Jest pewna różnica. I fajnie jest być świadomym, o czym mówimy, bo możecie tak jakby mówić i o jednym, i o drugim, to jest zupełnie ok, tylko no, dobrze wiedzieć, o czym mówimy. To patrzymy dalej. Dalej mamy il. Flyta versus flyta. To powiem, że bardzo wiele osób unosi się na powierzchni do Szwecji. Z bagażami, więc to jest w ogóle imponujące. Bo to jest unosić się na powierzchni versus przeprowadzać się. Bardziej specjalistyczne słownictwo. Syl a syl. Więc dziurkacz na przykład do skóry i podkład kolejowy. A teraz w Grytisie powiedzonko. Mówi im ten syl i beadret. A więc nie dopuszczono jej do wypowiedzi. Dziadzie komatlikia o flyta powatnym. Lubię sobie leżeć na wodzie i unosić się na powierzchni. Niczym ten jednorożec. Ok, mam nadzieję, że Y jasne i patrzymy dalej. Dalej mamy oła. Oła ta, uzupełniona syl i otta. Oła ta, otta. Podejmować się czegoś? A8. Månad, månda. No właśnie, są różnice w długości. Jag skulle aldrig åta mig att göra det här. Nigdy bym się tego nie podjęła. På måndag börjar vi klockan åtta. W poniedziałek zaczynamy o 8. Dobra, to lecimy dalej ze szwedzkimi literkami. A więc kolejny klasyk. Väg, droga. Väg, ściana. Ważne jest, do czego kupujecie farbę. I äta, jeść, ale äta, groszy. I kolejne zdanie, z którego jestem dumna, że udało mi się skonstruować. Una på väg att gå in i väggen. Jest w drodze do wypalenia zawodowego. Gå in i väggen to jest wypalenie zawodowe, a no jeżeli chodzi o to sformułowanie vara på väg, to jest nie tylko, że ja już jestem w drodze, jadę gdzieś, tylko że tak jakby jesteśmy w procesie robienia czegoś. Skedula ten äta. Czy zjesz jeden groszek? Okej, można, da się. Więc to jest ta różnica, która też jest ważna. No i została nam jedna literka. Ö. Lön i lön. Dör i dör. Du får nöja dig med den lön du har. Musisz zadowolić się pensją, którą masz. På slottet fanns en löndör. Na zamku są klonowe drzwi. To koniec, jeżeli chodzi o część długich, krótkich samogłosek, ale jeżeli chodzi o wymowę, to jest tego trochę więcej, więc patrzymy na inne przykłady. To, co się myli, no to tutaj wracamy też do gratis i grotis. Zobaczymy, czy wiecie, o kogo tutaj chodzi. Jest też różnica między hura, hura, a hura, hura. Jest taka dosyć, no, niefajna. No i też kwestia tego, że bardzo wiele Polaków lubi niszczyć. W sensie fesztuar zamiast fesztuar. To sobie teraz wyjaśnimy, więc patrzymy dalej. Mamy właśnie jako pierwsze hip hip hura. To jest akurat plakat z filmu. I tutaj też pozwolę sobie na szybką anegdotkę, bo to jest pierwszy film, na którym byłam sama w kinie. Po tytule, bo hura to jest prostytutka. No właśnie, mało kto chciał się na to wybierać z rodzicami. Mieszkałam wtedy w małym miasteczku i pamiętam, że kino było czynne chyba tak, no, raz na premierę filmu. Nie było nawet popcornu na miejscu, jakby co, można było kupić zimny w piosku albo przemycić pod kurtką ciepły z domu. Nie wiem, kto to robił, jakbyście się pytali. I na film Hip Hip Hura jeden z kolegów z naszej szkoły przyszedł z mamą i to był taki news miesiąca, ile nie roku. I właśnie, hip hip hura jest tak jakby przekręceniem hip hip hura, hura, hura. A więc takie hip hip hura, hura, hura. No bo hura to wciąż ta prostytutka po szwedzku. Na przykład kvarteret befolka des av horor, narkomaner och langare. Okolice zamieszkiwały prostytutki, narkomanie i dealerzy. I dodałam wam jeszcze höra, a więc słyszeć. Deva trivitet höra, miło to słyszeć. Na naszej grupie pojawił się komentarz, że jeżeli chodzi o czasownik höra, to łatwo jest się pomylić i wychodzić co innego. Podejrzewam, że mogło chodzić o to, co jest po prawej stronie w dialogu. A jeżeli chodzi o historię z życia wziętą z zeszłego tygodnia, to ponieważ w dolar nam zwyczaj codziennych konwersacji
messengerowych albo SMS-owych z uczniami, to odpisałam jednej z uczennic, że miło mi słyszeć, że czuję się lepiej. Przy czym sprawdziła to w Google, nie wpisując umlautów, i wyszło coś takiego, jak te panie do siebie mówią. Devotriablita tvura. Nie o to mi chodziło, było mi naprawdę miło, że się czuję lepiej. Okej, okay, to patrzymy na dalszy błąd w wymowie. Kolejny film. Se upp för dörrarna, dörrarna stängs. Nie wiem, kto z was jeździł metrem w Sztokholmie, ale to rzeczywiście słychać, jeżeli chodzi o zamykanie drzwi. To jest taki komunikat, że uważajcie na drzwi, drzwi się zamykają. No właśnie, bo dörrarna to są drzwi, a dörrarna to są idioci. I komunikat ogólnie to jest Se upp för dörrarna, dörrarna stängs. Ale zdarza się, że wychodzi dörrarna i wtedy ma to inne znaczenie. To też był właśnie film, też polecam, jest bardzo śmieszny. Ten drugi jest trochę cięższy z gatunku. Ten jest rzeczywiście komedią. Okej, okay, no to dalsze błędy. Kolejny klasyk, a więc Sissa, Hissa i Sissa. I kolejna historia z życia wzięta. To, co jest na samym dole. Man kan kissa på handen när man hälsar. Jakby to, co jest na czerwono, to są błędy. To jest dosłownie, że można komuś nasikać na rękę, jak się z kimś wita. No, psom to się zdarza. Ludziom tak gorzej. Ale rzeczywiście słyszałam taką wersję z ust Polaka, który chciał pochwalić się tym, jak poznał swoją żonę. To spotkanie zrobiło na niej duże wrażenie. Jest jego żoną. Ale mamy tak, mamy sissa, całować. Ja will bara sissa henne, po prostu chcę ją całować. Sissa, mrużyć oczy. Musi za dem odsuwa. Mrużyła oczy, patrząc w słońce. I kissa, sikać. Ja bawę wariant było kissa. Naprawdę muszę iść ciku. A na potrzeby jednej ze swoich uczennic już lata temu wymyśliłam zdanie. Han kissa den när de kysstes i solen och han kände verkligen att han måste kissa. No więc mrużył oczy, gdy całowali się na słońcu i on czuł, że naprawdę musi siku. I tutaj macie zawarte wszystko w jednym. Widzę teraz komentarz Dominiki. No mam nadzieję, że czosnek tak nie wpływa na ludzi ogólnie. Czosnek podobno jest zdrowy. To chyba odnośnie czosnku może być kolejny slajd, o ile dobrze pamiętam kolejność, to patrzymy dalej. Tak, ktoś, kto lubi czosnek. Jeżeli udało się wam zgadnąć, o co chodziło z gratis, gratis. No właśnie, gratis, pani Magdo. Co gratis, nie ma gratis. Gratis, to jest za darmo, a gratis to po prostu gratulacje, więc idea serwias gratis kafe. No tutaj w życiu coś było gratis, bo kawa była serwowana gratis, ale gratis po fadesdom to jest wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Więc takie wyjaśnienie, o co w tym chodzi. I patrzymy dalej na błędy z wymowy. Mówiłam, że Polacy lubią niszczyć. No właśnie. Verstår, to jest rozumieć. Nie verstår jag. Teraz rozumiem. Kan du tala lite långsammare? Jag förstår inte. Czy możesz mówić wolniej? Ja nie rozumiem. Ale förstör to jest niszczyć. Mama, hunden förstör soffan. Mamo, pies niszczy kanapę. Hon har förstört hans liv. Ona zniszczyła jego życie. No i to, co się często tak jakby zdarza, to jest to, że jak coś się komuś tłumaczy, ktoś się dopiero uczy szwedzkiego, to chce powiedzieć, że ja nie rozumiem i mówi jo förstör inte, ja nie niszczę, co w sumie jest no, plusem, tak, jest pozytywne, ale nie o to wam chodziło. Okej, okay, to zerkamy dalej. Klasyk w wymowie, który wciąż, jeżeli mamy na sali moich uczniów, to może kojarzyć się bardzo głośne chrząkanie albo gapienie się w kamerkę. Dom. Wymawiamy jako dom. Zarówno DE i DM. Rozróżniamy pisownie. To jest jakby co trudne dla Szwedów nawet i pojawia się w podręcznikach, ale wymawiamy zawsze dom. Dom i larier, oni lubią was i vi la dom. Tak naprawdę zatwierdzone też jest pisanie jako DOM, tylko po prostu jest to rzadziej spotykane. Okej. Okay. Więc to jest jeszcze ten przykład i sobie zerknijmy dalej. To tak na koniec. Pamiętaj,
wiecie, że den som aldrig gör något, gör aldrig fel. Ten, kto nic nie robi, nigdy się nie myli. Więc popełnianie błędów jest w pełni normalne, jest częścią procesu tak naprawdę nauki języka. Jeżeli chodzi o te błędy, to da się znaleźć jakiś, powiedzmy, tam system i zauważyć, co się pojawia, jakie błędy się pojawiają. Stąd to zauważyłam i wam wypunktowałam. Z bardziej zaawansowanych błędów, to wam zaraz jeszcze o jednym powiem, tak w gratisie, więc gratis, a nie gratis. Ale jeżeli macie do czegoś jakieś pytania, to możecie teraz je zadać, a postaram się na nie odpowiedzieć. A błąd, o który mi chodzi, który jest już, powiedzmy, troszeczkę bardziej zaawansowanym błędem, to jest moje ukochane słówko chujowa troszkę. To jest chyba drugi live z rzędu, tak, na którym mówię chujowa troszkę. I mam ku temu powód. Jest to nie tylko wymowa tego chujowa, który wiem, że bardzo, bardzo, bardzo lubicie. Chodzi o to, że poza tym chujowidet, to w słowie chujowa troszkę pojawiają się też inne dźwięki, które niestety często traktowane są tak na szybko. I jak już pokonamy to pierwsze chły, tak, to pierwsze chły, to bardzo często się zdarza to, że to u jest takie bardzo krótkie, bardzo polskie i robi się coś w stylu chujowa troszkę, a nie chujowa troszkę, więc to nie jest powiedziane całościowo. To właśnie mówię, z bardziej zaawansowanych błędów, ale może macie jakieś pytania. Może coś was zastanowiło, jak to działa, to jeszcze poczekam chwilę. A też widzę, że jeżeli chodzi o wyjaśnienie do hem a hemma, widzę, że jest, można skojarzyć z hemma, że się jest leniuszkiem, więc potrzeba więcej liter, a jak jestem w, to ruchu mniej. Okej. Różne takie własne triki na zapamiętywanie są zawsze na plus. Dobrze jest sobie znaleźć różne takie triki. I jeszcze widzę, jeżeli chodzi o uaka a siora, to pamiętajmy, że siora to jest prowadzić, a uaka to jest jechać, ale jeszcze jest to podchwytliwe typu kan du siora mej. Czy możesz ty mnie zawieźć? Tak, więc ja chcę jechać jako pasażer, ale chcę, żeby ta osoba, z którą rozmawiam, prowadziła. No i wtedy będzie kan du siora mej. I wtedy sobie jedziemy jako pasażer. Okej. Chyba nie macie jakichś pytań więcej, więc w takim razie tak, Frida, hold it out.